Biblioteka Uniwersytecka zamieniła się w punkt szczepień. Obecnie są tutaj szczepieni pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, a w przyszłym tygodniu będą to także studenci tej uczelni. Cały proces szczepienia składa się z 4 etapów. Dzięki uprzejmości i współpracy, jaką mamy od lat już z Uniwersytetem Medycznym, mogliśmy zorganizować w Bibliotece Uniwersyteckiej tak zwany zakładowy punkt szczepień. Co prawda nasi pracownicy już wcześniej też we współpracy z Uniwersytetem Medycznym zostali zaszczepieni pierwszą dawką. Dzisiaj są szczepieni drugą dawką. Dziennie szczepimy około 500 naszych pracowników, ale już od poniedziałku zaczynamy szczepić studentów. Szczepienie składa się z 4 etapów. Najpierw należy się zarejestrować i wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu. Czyli to jest taki pierwszy punkt. Tak. Najpierw witamy tutaj pacjentów, później przekazujemy dalej. Mam nadzieję, że... że zdobędziemy odporność przynajmniej częściowo populacyjną i faktycznie będziemy lepiej przygotowani na nadchodzące chłodne jesienne dni. No i że już będziemy mogli wrócić do normalnej pracy, bo bardzo tęsknię za studentami na żywo. Następnie dochodzi do konsultacji lekarskiej. Coś się działo po pierwszej dawce? Potem dochodzi do szczepienia. To powinno być obowiązkowe. Jakby od tego, czy my się szybko wyszczepimy, zależy, czy będziemy mogli w miarę normalnie funkcjonować i nie tylko my w Polsce. Następnie należy odpocząć po szczepieniu przynajmniej 15 minut. To bardzo ważne. Jak najbardziej odpoczynek jest konieczny, te 15 minut odczekać, 30 minut w przypadku wywiadzie wstrząsu anafilaktycznego jakiegokolwiek. Potem można pójść do domu. Rektorzy uczelni podkreślają, że szczepienia są teraz kluczowe. W tej chwili mamy zarejestrowanych i potwierdzonych, bo to też jest ważne, około 9 tysięcy studentów. Wiemy, że kilka tysięcy będzie szczepić się jeszcze u siebie, bo też rezygnowali, dlatego że już się zaszczepili, bądź w miejscu zamieszkania będą mieli szczepienia, ale cały czas liczymy na to, że będzie ich jeszcze przybywać. Będziemy stale o tym informować i w miarę możliwości zachęcać do szczepień. Wciąż proszę zwrócić uwagę, w tej młodszych grupach wiekowych ilość zaszczepionych osób, a może nawet ilość sceptycznie podchodzących osób sięga 40-50%. Bez przekonania ludzi, bez zaszczepienia młodych ludzi nie uda nam się wygrać z wirusem i to mówię jako lekarz. Cel jest jeden, rozpoczęcie nowego roku akademickiego 1 października stacjonarnie. Zrobimy wszystko, żeby od 1 października w sposób zupełnie normalny ruszyły zajęcia stacjonarne. Nawet jeśli wykłady, te duże zajęcia będziemy mieli jeszcze zdalnie, to na pewno zdecydowana większość zajęć będzie stacjonarna. Echo 24, Marta Wrońska.